buduje Syjon, pokaże się w chwale swojej. Przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich prośbą. Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego. Te wersety mówią o tym, że najpierw Bóg odbudowuje wnętrze człowieka albo wnętrze Kościoła, a potem, kiedy to jest odbudowane, to człowiek czy Kościół jest w stanie modlić się tak, że rzeczy będą się działy. Wszystko zależy od tego, w jakiej kondycji duchowej funkcjonuje Kościół. Dzisiaj będziemy się modlić i chciałbym, żebyś każdy najdrobniejszy problem najpierw, każdy najdrobniejszy problem zrzucił na Boga i zdecydował, że się z Nim rozstaniesz. Żebyś każdy nieporządek, który jest w Tobie, usunął. Po prostu. Usuń to. Kiedy jest porządek w Twoim wnętrzu, jesteś w stanie realnie i skutecznie się modlić. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Twoje potężne imię, czcimy Ciebie, wywyższamy Twoje imię, Jezus. Ty jesteś ponad wszystkim, Boże. Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Ty jesteś błogosławionym i błogosławiącym. Ty jesteś Stworzycielem nieba i ziemi. Ty jesteś Stworzycielem wszystkiego. Ty byłeś, zanim cokolwiek powstało. Ciebie nikt nie stworzył. Ty jesteś wieczny i potężny. Królu Królów. Wielki, cudowny, dobry i mądry. Wywyższamy Ciebie. Podnosimy do Ciebie swój głos. Podnosimy do Ciebie każdą myśl. Podnosimy do Ciebie. Yeah.
Yeah.
składamy Ciebie, składamy na Ciebie każdy ciężar. Wszystko składamy na Ciebie, wszystko to, co nie pozwala nam biec za Tobą. My składamy to wszystko na Ciebie, składamy na Ciebie każdy ciężar. Wszystko to, co nam ciąży, my składamy to teraz na Ciebie. Składamy to na Ciebie, poradziłeś sobie, zrzuć to na Jezusa. Jeżeli gdzieś się zatrzymałeś, zrzuć to na Jezusa. Zrzuć na Jezusa wszystko. Najdrobniejszą porażkę. Tak jak porządek będziesz miał w sobie, tak będzie wokół Ciebie. Zrzuć na Jezusa. Zrzuć na Jezusa. Zrzuć teraz.
wymiary Chrystusowe. My to ogłaszamy przez moc Twojego imienia, Jezus. My nie mamy zgody na kompromis, na grzech, na głupotę. My to odsuwamy przez moc imienia Jezus od każdej osoby, od każdego lidera, od każdego pastora. My usuwamy wszelki błąd przez moc imienia Jezus. My mówimy wymiar Chrystusowy. My mówimy życie z nieba, namaszczenie z nieba, namaszczenie z nieba. Niech to się wylewa, niech ludzie prezentują Ciebie. Niech zmieniają się na Twój obraz, nie na obraz człowieka, ale na obraz Ciebie, ale na obraz Ciebie. Yeah.
Thank you.
mamy Twojego potężnego imienia, Jeszua. Ojcze, dziękuję Ci za każdą osobę, za każdą kobietę i za każdego mężczyznę, którzy podjęli się zwiastowania Twojego słowa. Ojcze, ja wstawiam się za tymi ludźmi, ja dziękuję Tobie za ich serca, Ojcze, za ich domy, Ojcze, za ich rodziny, za ich małżeństwa, za ich finanse, Ojcze, za ich pracę, Ojcze. Ty błogosławisz, my wierzymy, że Ty błogosławisz. Ja uwielbiam Ciebie, Ojcze, ja dziękuję Tobie, że ludzie czerpią od Ciebie pomoc, że ludzie od Ciebie czerpią siłę. Ja uwielbiam Ciebie, ja dziękuję Tobie, że nadchodzi taki czas, że będziesz posyłał współpracowników, Ojcze, do tych miejsc. Ja uwielbiam Ciebie za to. Ja uwielbiam Ciebie, Ojcze, że te kościoły, że te domy, Ojcze, że one będą się paliły Twoim ogniem, Ojcze, że z tych domów, Ojcze, że z tych wspólnot, Ojcze, będzie bił ogień, Ojcze, będzie biła, Ojcze, wiara, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to. Ja dziękuję Tobie, że nikt z tych osób nie będzie się wycofywał, ale będzie szedł do przodu. Ja dziękuję Tobie za niezłomnego ducha. Ja dziękuję Tobie, Ojcze. I nieważne, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, Ty dałeś nam takiego samego ducha. Ja uwielbiam Ciebie. Dziękuję Tobie za niezłomność tych ludzi. Ja uwielbiam Ciebie, że oni się nie wycofują, że napierają do przodu, Ojcze, że odpychają, Ojcze, religię, że odpychają humanizm, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to. Ojcze, ja modlę się, aby w całym zespole apostolskim, Ojcze, Ojcze, ludzie czerpali z Twojego ducha proroczego. Ja modlę się, Ojcze, o rozeznanie. Ja modlę się, Ojcze, aby ludzie rozeznawali, Ojcze, między życiem a śmiercią. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby nie było ani jednego ślepego. I ja modlę się, Ojcze, że i teraz dziękuję Tobie, że Ty wyostrzasz, Ojcze, słuch i wzrok. Ja uwielbiam Ciebie za to. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty jesteś nam przychylny, że całe niebo jest nam przychylne. Ty nam dałeś siebie, dałeś nam cały swój potencjał, że cały potencjał nieba mieszka w nas. My uwielbiamy Ciebie, kochamy Ciebie, my polegamy na Tobie, my składamy całe nasze życie przed Twoim tronem. My ufamy Tobie, wierzymy w każde Twoje słowo. Szokuro mama mama ma seka la la ma, szorebebebe seke lebebe satoro marasy, maka la la mama mama. Ojcze, ja modlę się, aby w małżeństwach, Ojcze, następowały, Ojcze, głębokie relacje. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby mężowie słuchali swoich żon i żony, żeby słuchały swoich mężów. I ja modlę się, Ojcze, o to. I dziękuję Tobie, Ojcze, za te potężne zmiany, które Ty czynisz w sercach ludzi. Ja uwielbiam Ciebie, ja uwielbiam Ciebie, ja uwielbiam Ciebie. Twoja obecność zmienia, to Twoja obecność zmienia, to Twoja obecność zmienia, to Twoja obecność zmienia, to Twoja obecność, Boże, zmienia każdego z nas. Szuma karamo, uwielbiamy Cię, wyruszamy Cię. W Tobie, w Tobie, w Tobie.
me. W Tobie Jezus, w Tobie, w Tobie Jezus, w Tobie Jezus, ukryte życie me. W Tobie Jezus, w Tobie, w Tobie Jezus, w Tobie, w Tobie Jezus, ukryte życie me. Że nikt nie chowa po dziurach, po kieszeniach dziwnych rzeczy. Ojcze, a to, co jest jeszcze, to, co czym trzeba wstrząsnąć, niech to wyjdzie do wierzchu, niech to wyjdzie do wierzchu. Wszystko to, czym trzeba jeszcze wstrząsnąć, niech to się uwidoczni, niech to wyjdzie i niech nikt nie będzie zdziwiony. Ja modlę się, aby ludzie byli świadomi, że teraz to
co wyjdzie do wierzchu, to ludzie będą świadomi, że to są rzeczy, które trzeba wyeliminować. Uwielbiam Ciebie za to. Ja uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie. Ojcze, dziękuję Tobie za cały przekaz głoszenia w zespole apostolskim. Dziękuję, Ojcze, Tobie, że głoszenia są jasne, klarowne, proste, łatwe do przyjęcia, że one trafiają z ducha do ducha, a nie z ust do ucha. Ja modlę się, Ojcze, i ja teraz dziękuję Tobie, że przychodzi lekkość w głoszeniu, Ojcze, że nie ma spinki, Ojcze, że nie ma rywalizacji, Ojcze, ale że uczą ci, co mają uczyć. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, uwielbiam Ciebie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że słowa, które będą padały z ust kaznodziejów, one będą proste, klarowne i będą trafiały z ducha do ducha. Uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie za to. Ojcze, dziękuję Ci za prawdziwe przyjaźnie, których nie jesteśmy sami w stanie wzbudzić. My nie jesteśmy w stanie wzbudzić tych przyjaźni w ciele. Ty powiedziałeś, żebyśmy nie budzili miłości, póki ona sama nie wstanie, Ojcze. Ale ja modlę się o połączenia z nieba, Ojcze. I dziękuję Tobie, że już takie są, Ojcze. Niech one się pogłębiają. Dodawaj do tego, co już jest. Każda przyjaźń, która już jest, niech ona nabiera siły. Niech ona się rozpędza. Niech ludzie łączą się w teamie. Niech usługują razem, Ojcze. Niech płynie z tego moc. Niech płynie z tego namaszczenie. Ty powiedziałeś, że nie dzięki naszej sile to się stanie, ale dzięki Twojemu Duchowi Świętemu. My uwielbiamy Ciebie, my uwielbiamy Ciebie, my uwielbiamy Ciebie. Ojcze, ja modlę się o te połączenia, Ojcze. Niech teraz następują połączenia. To, co jest niemożliwe dla człowieka, niech następuje teraz, Ojcze. My modlimy się, Ojcze, o to. Ja modlę się, Ojcze, aby następowały, Ojcze, silne połączenia. Ja modlę się, Ojcze, o to. Ja modlę się o nasze połączenia, Ojcze. Szokuruma mama sakala ramase. O, szakuruma sakala ramase. My mówimy silne połączenia. Silne połączenia, Ojcze. Silne połączenia. Szokuruma sakala. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Szokuruma sakala mama. O, szakuruma mama mama sakuruma sakala. O, remese kerenese.
żeby się nie włączać na sam. Sami w ciele byśmy się nigdy nie znaleźli, bo Ty nas połączyłeś, Duch Święty. To Ty nas połączyłeś. To Ty nas połączyłeś. Ty nas połączyłeś. Thank you.
Ojcze nasz, Ojcze nasz, Abrasis, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Szanowny, Ojcze, uwielbiam Ciebie za Kościół Twój, za widzialnego Chrystusa tu na ziemi. Ojcze, wywyższam Ciebie za to, że brany piekielne nie przemogą Twojego Kościoła. Uwielbiam Ci, szabar na rady piekielne, ale za siłę. Za siłę, Ojcze. Za siłę w ludziach. Za siłę w przywódcach. Za siłę w przywódcach. Modlę się. Modlę się, Ojcze. O tych, których Ty ustanowiłeś na swoim szczeblu w różnych konfiguracjach, Ojcze. Modlę się, Ojcze. Modlę się, Ojcze, i uwielbiam Cię za to, że Ty mnie wysługujesz. Ojcze, ja chcę, aby ich ciała były silne i zdrowe. Ojcze, silne i zdrowe ciało. Ciało odporne na wszelkie toksyny, na wszelkie wirusy i zarazy nowotwórcze. Ciała, silne ciała. Ciała, które 120 lat będą nosić ich ducha. Ojcze, uwielbiam Cię za silne ciała ludzi. Ojcze, dziękuję Ci, że nie będę ulegać żadnym wypadkom. Ojcze, uwielbiam Cię za każdy narząd wewnętrzny. Błogosławię ich narządy wewnętrzne. Ojcze, ja błogosławię ich. Te ciała, Ojcze, są błogosławione. Ojcze, w imieniu Jezusa, zły nie może ich tknąć. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja błogosławię ich duszę, ich umysły i emocje. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że każdy z tych umysłów będzie funkcjonował na najwyższej formule wydajności. Ojcze, ja ogłaszam, że ich emocje nigdy nie będą zdruzgotane przez to, co ten świat robi wokół nich. Ojcze, ogłaszam silne psychiki u tych ludzi. Silne psychiki, odporność na stres, odporność na nienawiść ludzi. Odporność na wszelkie działania tego świata. Ja to ustanawiam w imieniu Jezusa. Silne psychiczne. Ja ustanawiam psychiki odporne na wszelką formę czarów, manipulacji, jakichkolwiek demonicznych wpływów. Ojcze, ja ustanawiam, że finanse będą płynęły do tych ludzi, Ojcze, w potężnej sile i ilości, Ojcze. Ojcze, ja modlę się o to. Uwielbiam Cię za to, Boże. Uwielbiam Cię, Boże. Ojcze, ja chcę, żeby przez każdą z tych służb, Ojcze, przepływały miliony złotych, Ojcze. Ja tego chcę, Ojcze. Ojcze, ja tego chcę. Niech ludzie wzrastają, Ojcze, w objawieniu co do spraw finansowych. Ojcze, ja chcę, żeby wiedzieli, za co się mają brać. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja tego chcę, Ojcze. Uwielbiam Cię za to. Ojcze, ja chcę, aby Twój Święty Duch Proroczy przenikał życie tych ludzi, Ojcze. Ojcze, ja chcę, aby oni widzieli dalej, Ojcze. Niech jest fizyczne oczy, Ojcze. Ojcze, niech oni widzą, Ojcze. Bo Ty powiedziałeś, że świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. Ojcze, ja modlę się teraz, aby Twój Święty Duch Proroctwa przenikał tych ludzi. Niech oni widzą dalej niż fizyczne oczy. Niech słyszą dalej. Ojcze, ja chcę, żeby oni mieli zewnętrzne wizje. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja chcę, żeby mieli manifestacje aniołów, Ojcze. Ojcze, ja chcę, żeby ci przywódcy, ci liderzy, Ojcze, widzieli anielskie byty. Ojcze, w imieniu Jezusa. O karabaka, ta sabaka, lata, zabara, lata, kodoro, to woko, to kojoro, loko, rolo, karalaka, dawa, deko, to kojoko, rolo, koro, loko, daralar. Aniołowie Boga, potężni siłą i mocą, wzywam was teraz na to miejsce. Ja chcę, żebyście wchodzili w obecność ludzi. Aniołowie Boga, zajmujący się niesieniem poselstw, wchodźcie teraz w obecność ludzi. Aniołowie Boga, zajmujący się teraz uruchamianiem wojen w duchu, ja wzywam was na to miejsce. Aniołowie wojny, wchodźcie w obecność ludzi, zabezpieczajcie ich. W sytuacjach, w których będą bez siły, przydawajcie im siły, aniołowie wojny. Ja posyłam was przed nimi, posyłam was w imieniu Jezusa, aniołowie stróżujący, najbardziej posyłam.
podobni ludziom. Ja chcę, żebyście byli w obecności ludzi. Chroncie ich przed każdą rzeczą. Chroncie ich ciała, chroncie ich duszę, chroncie ich pieniądze, chroncie ich wspólnoty. Ojcze, w imieniu Jezusa, chroncie ich służby. Ja chcę, Ojcze, żeby Twoi aniołowie pracowali na Twoje słowo, bo Ty powiedziałeś, Ojcze, że bramy piekielne nie przemogą, Ojcze, Kościoła. Więc ja teraz, Ojcze, uruchamiam Twoich aniołów ochrony. Ja mówię, że nic nie będzie stracone z tych służb, które zostały tu uruchomione. Ja ustanawiam podwojenie wpływu, podwojenie ilości ludzi w kościołach do końca tego roku. Ja ustanawiam potężne wpływy finansowe, Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ojcze, a ja chcę, żeby autorytet tych ludzi wzrastał. Ojcze, Ty powiedziałeś, Ojcze, aby przywódcom, Ojcze, których Ty powołałeś, oddawać podwójną cześć. Ojcze, ja teraz chcę, aby w liderach tutaj, Ojcze, w tych, którzy się wzięli do służby, Ojcze, manifestował się Twój autorytet. Niech to będzie widoczne wśród ludzi. Niech ludzie oddają im podwójną cześć. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech ludzie widzą w nich, Ojcze, pomazańców Bożych. Ojcze, ja chcę, Ojcze, żeby bojaźń Boża, Twoja bojaźń była, Ojcze, w ludziach, którzy będą mieli relacje z tymi liderami, Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, makadaro luku turu wokodo, elele la kakar, neketeo la kata sabar, elamo luku to sorile, wokodo la kata te, derabar. Ura la katera saila, ura le bereli hai, uli prego koror, odi hor, mena hablo ala sate, ora maro lodo hor, uli prego, uli prego. Mądrość, powaga i siła. Twarz moją odbiłem w Twojej twarzy. Zanim pozwałem Cię tutaj, wybrałem Cię. Powołałem Cię, abyś niósł moje odbicie. Nie bój się odpowiedzialności, która być może wydaje Ci się zbyt duża. Powołałem Cię, abyś niósł odbicie mojej twarzy. Niech moje oblicze będzie widoczne w Twoich słowach, w Twoich działaniach, w Twoim wpływie na innych ludzi. Ojcze, nie przez tą służbę przepływają zawsze z Tobą, mój ukochany. Jeszcze większe, zdwojone ilości. Tylko Ty. A gdzie jesteś Ty przed Bogiem?
już na zawsze z tobą, mój ukochany. Tylko ty, tylko ty, już na zawsze z tobą. Yeah.
już na zawsze z Tobą, mój ukochany. Tylko Ty, tylko Ty. Już na zawsze z Tobą, mój ukochany. Thank you.
idźcie, podchodźcie do ludzi i kładźcie na nich ręce. Tylko kładź na nich ręce. Ojcze, w imieniu Jezusa, my uwalniamy w tej chwili, w imieniu Jezusa, namaszczenie do głoszenia Ewangelii, przełomy ewangelizacyjne, manifestacja darów uzdrawiania, manifestacja słowa wiedzy, manifestacja daru rozróżniania duchów. Teraz w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, przełomy w ewangelizacjach, przełomy w ewangelizacjach. Ojcze, w imieniu Jezusa, my uwalniamy w tej chwili namaszczenie do udzielania. W imieniu Jezusa, Ojcze, my w tej chwili ustanawiamy udzielenie. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa.
Jest w zupełnie innym miejscu niż mężczyzna, w trudniejszym miejscu. Dlatego, że nie jest popularne nauczanie kobiet. Kobiety się przeklina, kobiety chce się wykopać z kościoła, proroków chce się wykopać z kościoła. Chciałabym, żebyście mężowie, bracia, ufał wam, że macie zdrowe dusze, żebyście nas błogosławili, żebyście nakładali na nas swoje ręce, na mnie położył mój mąż. Chciałabym, abyście powiedzieli amen na to, co Bóg robi w naszym życiu. Jesteśmy takimi samymi dziedziczkami Królestwa jak wy. Ja odpowiedziałam Bogu na powołanie. Przez kilka lat dałam się Bogu przygotować. Nie pchałam się do służby, ale odpowiedziałam Bogu na powołanie. Wierzę w jedno powołanie. W powołanie z nieba. Nie wierzę, że ktokolwiek z ziemi jest w stanie powołać kogoś do służby. Wierzę, że powołanie jest z nieba. Jeśli jesteś autentycznie powołaną kobietą, kobietą w służbie, do jakiejkolwiek służby, to wyjdź do przodu. I ci mężczyźni, którzy są również w służbie, nakładajcie ręce na kobiety. Prorokujcie do nich. Jesteśmy nowym pokoleniem. Jesteśmy kobietami z nieba, które wytyczą kierunek. Jestem o tym przekonana. Ale wiem, że jesteśmy na innej pozycji niż mężczyźni. Wiecie, ja nie zamierzam się przepychać, ale nie zamierzam również się wycofać. I wy się też nigdy nie wycofujcie. Mężowie, mówcie się o żony swoje. Halleluja. Liderzy służb, podchodźcie do kobiet i kładźcie na nich ręce. Ojcze, w imieniu Jezusa, błogosławimy, Ojcze, każdą kobietę z zespołu apostolskiego Obóz Boży w imieniu Jezusa. My ustanawiamy, że nie ma mężczyzny i kobiety. My ustanawiamy, że duch nie ma płci. W imieniu Jezusa my uwalniamy w tej chwili namaszczenie. W imieniu Jezusa my uwalniamy namaszczenie. My uwalniamy namaszczenie do nauczania. My uwalniamy namaszczenie do liderowania. My uwalniamy namaszczenie, Ojcze, do prorokowania. W imieniu Jezusa my uwalniamy namaszczenie do pływania apostolskiego. W imieniu Jezusa ustanawiamy, nie ma mężczyzny i kobiety. Duch nie ma płci. W imieniu Jezusa siła i moc. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Ojcze, my dziękujemy Tobie, że nasze żony, które są pomocą, taką samą, jak Duch Święty. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Ojcze. Uwielbiamy Cię, Ojcze. Podnosimy rangę kobiety w Kościele. Tą rangę, która została poniżona przez religię, przez przez duchy homoseksualne w imieniu Jezusa.
Przeklinamy demoniczne siły Midianitów i nie zgadzamy się na działanie w życiu kobiet. W imieniu Jezusa. Dzieciczki Królestwa. Dzieciczki Królestwa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ura la da para la la sekendela Łagodny, cichy, zachęcający duch. Silna perspektywa prorocza. W imieniu Jezusa. Odważny zarząd. W imieniu Jezusa. Hamara la da kara la da kara la Uwielbiamy Cię, Ojcze. Uwielbiamy Cię, Ojcze.
wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad każdą z naszych służb. Przynoś teraz swoją służbę. Jeżeli jesteś pastorem w mieście, przynoś swój kościół, przynoś miasto, w którym jesteś pastorem. Jeżeli jesteś liderem jakiejś służby, przynoś tą służbę właśnie. Przynoś też swoje powołanie, które widzisz w duchu. Misje, na których masz być. Posłannictwo, które zostało złożone w Tobie. Przynoś też swój urząd, jeżeli takowy posiadasz. Wszystko, co jest z tym związane, przynoś teraz to. I stawaj w wyłomie. Oto, Ojcze, w imieniu Jezusa stajemy w wyłomie. Przynosimy nasze służby, przynosimy kościoły, przynosimy miasta, w których są kościoły. Przynosimy Tobie nasze powołania, urzędy nasze, Ojcze, nasze obdarowania. Przynosimy Ci to, Ojcze. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad tym. W imieniu Jezusa ogłaszamy wzrost i poszerzenie, pomnożenie i progres, wpływ i przychylność ludzi. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że władze będą we wszystkim nam przyjazne. Ogłaszamy nasycenie finansowe naszych służb, kościołów, powołań. Ogłaszamy wzrost autorytetu w sprawowaniu urzędów, które otrzymaliśmy od Ciebie, Ojcze nasz. W imieniu Jezusa bierzemy teraz autorytet nad demonicznymi siłami, w jakikolwiek sposób opresjonującymi nasze służby, kościoły, miejsca, w których sprawujemy nasze urzędy, nasze obdarowania, nasze powołania. W imieniu Jezusa, diable, przypominamy Ci, że jesteś przegrany. W imieniu Jezusa przeklinamy Ciebie i nie pozwalamy Ci działać. Przez imię Jezus przypominamy Tobie, że nie masz żadnej władzy nad naszym życiem. Że nie masz żadnej władzy nad naszymi służbami, kościołami, powołaniem, naszą teraźniejszością, przyszłością, ani wiecznością. W imieniu Jezusa, diable, rozkazujemy Ci, odsuwaj się od manifestacji darów duchowych w naszym życiu, od sprawowania urzędów, które są przez Boga nam dane. Odsuwaj się od naszych kościołów i służb. W imieniu Jezusa. Teraz jako, jeżeli jesteś pastorem, liderem, osobą, która sprawuje zarząd Boży nad ludźmi, chcę, żebyś teraz modlił się o tych ludzi. Wstawiaj się o tych ludzi, którzy są pod Twoim autorytetem. Wstawaj w wyłomie, jak stanął Ezechiel. Wstawaj w wyłomie za tymi ludźmi. Zacznij wołać za tymi ludźmi. To są Twoi ludzie. I Jezus powiedział, gdzież jest ten dobry szafarz, który został postawiony na Twoją trzodą. Wołaj teraz o trzodę Boga, która została Tobie dana. Bez względu na to, jaka to jest ilość ludzi. Wołaj! Wstawaj się! Nakaż diabła mocą od Twoich ludzi. Zwiąż demoniczne siły. Pamiętaj, jesteś tym, który został postawiony.
Zostawcie to! Wtedy moje słowo wykonuje pracę, o której jeszcze nie wiesz. Shekede edes odokto bados, nagmarha kane den heropo, kolokorko, en mesa kite neno, rala abra edasa. Bo kiedy ja Cię postawiłem w określonym miejscu, to wyposażyłem Ciebie do tego, aby moje słowo mogło przez Ciebie przepływać. Jesteś jak przewód, przez który przepływa moje słowo. Kiedy moje słowo jest wypowiadane przez Ciebie w autorytecie, to ono puszczy i nie puszczy, burzy i niszczy. Ono buduje i rozwija. Wypowiadaj moje słowo. Wypowiadaj moje słowo, wypowiadaj moje słowo, Święty Duchu Wiary. Ja chcę, aby teraz Twoja obecność przenikała ludzi. Niech teraz to, co zostało zaatakowane przez demoniczne siły niedowiarstwa, będzie odsunięte na bok, a wiara niech wydobywa się teraz prosto z ducha. Prosto z ducha. Ojcze, dziękuję Ci za to. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za ten prosty ruch wiary. Szendele aliazy wysynas. Szendele alorelana. A szendele alorelania zina. A szuady wysynas. Chodź do mnie teraz, w stawiennicy. Chodź do mnie, w stawiennicy. To la 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 pogłębienia w ich służbę. Pogłębienia. Ja chcę pogłębienia. Ojcze, niech idą głęboko. Tam, gdzie jeszcze nie byli. Ojcze mój. Pogłębienie formuły proroczej w tych ludziach. Ojcze mój. Niech odważnie występują przeciwko wszelkim zaburzeniom w swoich duszach. Ja usuwam jakikolwiek atak pychy. Usuwam jakikolwiek atak lęku. W imieniu Jezusa. Ja to usuwam z nich, Ojcze. Pogłębienie. Niech idą tam, gdzie jeszcze nie byli, Ojcze. Niech idą tam, gdzie jeszcze nie byli. Głęboko, Ojcze. Tam, gdzie będą słyszeć niewypowiedziane słowa. Ojcze mój. Ojcze, ja chcę, żeby każdy problem w ich duszach, Ojcze, był zobrazowany przed nimi tak, aby mogli go nazwać i odważnie wystąpić przeciwko niemu, Ojcze.
Ja tego chcę, Ojcze. Ja usuwam chaos i zamęt. Związuję demoniczne siły humanizmu, demoniczne siły religii w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szabak, zapach twój będzie wyczuwalny. I tylko będziesz czuła zapach o wiele bardziej niż czujesz się teraz. A kiedy będziesz się modliła, ludzie, o których będziesz się wstawiała, będą od czasu do czasu czuć zapach. Będą czuli ten zapach będzie ich uspokajał. Habasite lele te kete lele te kete lele te kete lele te lele te to do ro ro to kono no do no do ci do se kono lara te kete lele te Jesus. Oli lele lara te kete lele te Jesus. Będę błogosławił Cię przez odważne wystąpienie. Kiedy odważnie będziesz występowała, to będziesz mogła wtedy w prawidłowy sposób korzystać z moich błogosławieństw. Nigdy się nie cofnę, kiedy będziesz odważnie występowała. Odważnie występuj. Przebij się przez siłę lęku. Pamiętaj, nie tylko nie zginiesz, nie tylko nic ci się nie stanie, ale też nie uszkodzisz tych, do których mówić będziesz. Nie licz na to, że zgodzą się z Tobą w różnych sytuacjach. Nie taka rola Twoja, aby egzekwować ich zgodę. Rolą Twoją odważnie występować z moim słowem. I będziesz cierpiała, dlatego, że nie będą się zgadzać z Tobą. A ja będę Cię leczył i dotrwasz moich dni ostatnich. O was i te tyle, kiedy Jezu komu nie ma jedzie. Kończę modlę się i uwielbiam Cię za Halisa. Modlę się i uwielbiam Cię za Ciebie. O, Rana. O, Rana, Rekide, 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 oczekiwanie i bezruch jest Twoim przyjacielem. Nie bieg i ruch. Tyle razy mówiłem Ci o odpoczywaniu we mnie. Musisz to ćwiczyć. Będę szedł z Tobą głębiej i głębiej i głębiej i głębiej. Nie będziesz się mogła pochwalić różnymi rzeczami. Nikt nie będzie mógł zrozumieć, w jakich miejscach jesteś. I będziesz samotna w tych miejscach. Ale będziesz podziwiała wszystko to, co się dzieje wokół. Będziesz karmiła się z miejsc, które będziesz podziwiała, z głębokości ducha Twojego. I kiedy będziesz działać, to będziesz wykorzystywała niewielki procent
tego, co robisz dzisiaj. A efekty będziesz miała na 100-krotnie większe. Bezruch i oczekiwanie jest twoim przyjacielem. Ktoś to zapamięta i mu potem przetłumaczy. O, para malety, kiedy lidy, kontro, to kontro, to na to trzeba mu mówiono ci, że musisz być twardy. Że to jest siła. Nie używano tych słów, ale to ci przekazywano. Kazano być odpowiedzialnym. Ale twoje serce jest miękkie. Nie bój się iść w to miękkie serce. Nie każdą rzecz musisz nazwać. Nie każdą rzecz musisz ustalić. Będzie wiele rzeczy w twoim życiu, które będą latały jak kartki papieru. Obserwuję. One będą się składały w jakąś wiadomość. I co pewien czas będziesz robił duży krok. Duży krok w służbie. Duży krok w finansach. Ale będzie to wyglądało tak, jakbyś czasami nic nie robił. Będziesz po prostu wstał i robił duży krok, bo będziesz dokładnie wiedział, co masz zrobić. Masz miękkie serce. Nie usiłuj wszystko ogarnąć. Zwyciężysz. Żadna porażka nie ma wpływu na twoją przyszłą służbę. Żadne niedociągnięcie nie definiuje tego, co masz zrobić w przyszłości. Nie jesteś też odpowiedzialny za błędy różnych ludzi, którzy są wokół. Nie jest twoją winą popełnianie przez nich różnych błędów. Nie martw się, że jakieś rzeczy zostały zaniedbane i przez to nie wydarzą się lub opóźnią się rzeczy cudowne. Nie obawia się tych rzeczy. Mów moją prawdę. Ja otworzyłem twoje usta. Nie zamykaj. Nie nazywaj tego pokorą, uniżeniem. Mów moją prawdę. Mów moją prawdę. Nie wstydź się. Czemu się wstydzisz? Kiedyś jak byłaś dzieckiem, to uciekałaś. Kiedy zawiodłaś, to uciekałaś. Myślałeś, że kiedy uciekasz, to nie będzie ciężaru, ale ten ciężar był
i był, i był. Schodził gdzieś do boku, ale cały czas był i był ciężki. I było ich wiele, tych ciężarów. Nie uciekaj od ludzi, myśląc, że zawiodłaś. Powołałem cię, byś była moim głosem. Makatasene melerde tenere da karala da rada kata saka do romo koto sokoro lo do rala da rala rasa orala da savana saharala da saka narava. Ja odnawiam to, co zostało stworzone, a co zostało wykradzione. Ja to odnawiam przez potężne imię Jezus. W imieniu Jezusa związuję każdą demoniczną siłę kłamstwa. Nakazuję odejść od niej teraz. W imieniu Jezusa. Każdy duch kłamliwy, zostaw ją. Zostaw Bożego człowieka. W imieniu Jezusa. Poczucie winy odchodzi. W imieniu Jezusa. Odbudowuję zerwane relacje. W imieniu Jezusa. Kładę nowe szyny teraz. W imieniu Jezusa. Szyby na raje, de kindery disi, kiedy se fraje, si kiedy raje. Szyby na raje, czymś, co jest małe. Zwiąż małe rzeczy, aby przyszły wielkie. Chcesz być szczęśliwa. Chcesz być szczęśliwa. Chcesz być szczęśliwa. Nie będziesz sama. Wstawiennicy to są ludzie, którzy idą na pierwszą linię ognia. Musicie być kuloodporni. Diabeł nie będzie was chciał niszczyć przez to, że do was będzie przychodził w nocy i będzie się pokazywał wam w dziwacznych pozycjach. On będzie chciał zniszczyć wasze małżeństwa, wasze rodziny, wasze relacje, wasze finanse, rozumiecie, wasze głowy będzie chciał poniszczyć. Tak będzie chciał zniszczyć.
będzie chciał Cię zniszczyć przez poniżenie, poprzez to, że chowasz gdzieś odrzucenie, nie chcesz pracować. Wszyscy ludzie muszą pracować nad swoimi duszami. Natomiast wstawiennicy to są ludzie, którzy muszą zrozumieć, że jeżeli będą zostawiali luki w swoich osobowościach, niepoprzemieniane różne rzeczy, to oni pierwsi będą rozdarci. Rozedrze ich diabeł. Wstawiennicy są szkodliwi. Rozumiecie? To tak działa. Trochę inaczej wygląda, niż by się wydawało. Ojcze, my wstawiamy się w tej chwili za Polską. Wzywamy Twojego imienia Jezus nad naszym krajem. Ogłaszamy Jezus, że Ty jesteś Królem tej ziemi. Ojcze, w imieniu Jezusa my ogłaszamy, że my jako Kościół Boży, jako zespół apostolski, obóz Boży, jako Kościół Mocy tutaj sprawujemy władzę, Ojcze, w tym kraju. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że wszelka władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza jest nam ku dobremu. Ogłaszamy, Ojcze, w imieniu Jezusa, że żadna siła demoniczna nie ma władania nad naszą służbą w tym kraju. Ojcze, my ustanawiamy w imieniu Jezusa otwarte drzwi do szerzenia Ewangelii, otwarte drzwi do zdobywania bogactw. Ojcze, w imieniu Jezusa my te rzeczy ogłaszamy, my te rzeczy ustanawiamy. To wszystko, Ojcze, będzie się realizowało. Usuwamy jakiekolwiek problemy z naszych dróg w tym kraju. W imieniu Jezusa. Ojcze, wzywamy imienia Twojego Jezus nad Kościołem w Polsce i nad Kościołem na całej ziemi. Ogłaszamy, Ojcze, w imieniu Jezusa, proroczy podział w Kościele, w imieniu Jezusa, na rzeczy żywe i na rzeczy martwe. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech to, co żywe, wzrasta w życie. Niech to, co martwe, zdycha, Ojcze, w imieniu Jezusa. Bo Ty powiedziałeś, kto święty, niech się uświęca. Kto grzeszy, niech dalej grzeszy. Ojcze, w imieniu Jezusa, my to ustanawiamy. Ustanawiamy święty czpień Kościoła. Ojcze, my wstawiamy się za ludźmi, którzy pogubili się w Kościele. Którzy poszli za mentalnością tego świata, ulegli cielesności i duszewności. Modlimy się za nich, Ojcze. Ojcze, i my ich wzywamy z powrotem do miejsca, Ojcze, w którym oni będą pokutować i podejmować decyzje o zmianach. Wzywamy, Ojcze, ich do tego miejsca. Z ducha do ducha wysyłamy wezwanie. Teraz! W imieniu Jezusa. Teraz! Aniołowie Boga, ściągajcie ich z każdego miejsca, w którym się pogubili. W imieniu Jezusa przeklinamy wszelkie herezje. W imieniu Jezusa odsuwamy z Kościoła, z miejsca zarządu i wpływu wszelkich heretyków. W imieniu Jezusa związujemy nad Kościołem czary i manipulacje. Związujemy nad Kościołem chciwość. Związujemy nad Kościołem jakąkolwiek formę demonicznej kontroli. W imieniu Jezusa. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Królu. Hama, rada, sawa, nerele. Dobore, melele, dara, dene, dene, desire, lare, teke, nerele. Uri, prizy, nerele. Błogosławimy, Ojcze, Izrael. Dziękujemy Tobie, że On jest proroczym głosem dla nas. Dziękujemy Tobie, Boże, że patrząc na Izrael, widzimy Twój zegar. Widzimy, Ojcze, zmiany w rzeczywistości. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa nowe narodzenia wśród Żydów. Nowe narodzenia wśród rabinów, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, my powołujemy ewangelistów tam, do Izraela, na tą ziemię. Ojcze, ja chcę, żeby w tej żydowskiej, ortodoksyjnej dzielnicy stali Twoi ewangeliści i głosili Twoje słowa tam, w Jeruzalem, Ojcze. Niech tam ci, którzy uważają, że są potomkami Abrahama, z
słyszą o Jeszuje Mesjaszu. Niech to słyszą, Ojcze! Niech odważni ewangeliści, pełni mocy i siły, wchodzą wśród tych Żydów, Ojcze. Niech im głoszą, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa, a Ty posyłaj swoich aniołów. Niech rabini mają w nocy wizję. Niech widzą Jezusa z wielkim napisem Jahwe. Niech widzą to. Niech widzą to w snach i w wizjach. Niech widzą to, Ojcze. Modlimy się o ochronę, Ojcze, przeciwko terroryzmowi, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa my zatrzymujemy działania terrorystyczne uwolnione przeciwko ziemi izraelskiej. Ogłaszamy, że ziemia izraelska do końca będzie i do końca będzie zegarem czasu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szaka de la rachara baraseka. Uru luku turu la 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 la. Chcę, żebyś widział siebie jako część potężnej rodziny i potężnej armii. Oglądaj się tak każdego dnia. Każdego dnia oglądaj tak siebie. Czcimy Ciebie, Święty Królu. Czcimy Ciebie, Święty Królu. Ojcze, ja modlę się teraz o wszystkich ludzi, którzy tutaj są, aby odpoczywali, Ojcze. Niech odchodzi od ludzi najdrobniejszy stres. Ja przekładam wszelki stres wśród ludzi. W imieniu Jezusa. Niech kortyzol w tej chwili się niweluje do stanu, w którym Ty, Boże, powiedziałeś stop. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. W imieniu Jezusa. We wszystkim w każdej rzeczy.